No, cześć. Witam w kolejnym takim odcinku w sumie na CITO, kręconym powiedzmy longiem, bo dalej się nie zaopatrzyłem w, w program do montowania, no, ale nawet to nie będzie tutaj dzisiaj potrzebne, bo w tym powiedzmy względnie krótkim filmiku, gdzie backspinning na Hypnos będzie takim tłem, ee, chciałbym Wam powiedzieć, że do kurczę, Hadesu dalej brak. Gdzieś tam już ta atmosfera oczekiwania u mnie jest na strasznie wysokim poziomie, że w sumie to wracam z roboty i tak zerkam, czy, czy może, czy może się odpalił, czy coś. No i kurczę, dalej nie ma. Mamy godzinę 20:10 dnia 10 stycznia, jest dalej dalej lipa. Nie mam już żadnego pojęcia, kiedy to będzie. Yy, gdzieś tam w ten sposób chcę tłumaczyć brak livestreamka, ponieważ. Nie chcę się przesycić Margonem przed startem nowego serwera, na którego w tym momencie no, jestem strasznie nakręcony na jarane. I yy, nie chcę was też katować streamami kolejnymi z Hypnosa, gdzie w sumie ja siedzę, gram i mam tą świadomość, że. Przepraszam, wyciszę telefon. Mam tą świadomość, że po prostu. Zaraz Hypnos gdzieś na boczny tor będzie odstawiony i nie mam takiego oparcia w ogóle, żeby tu grać że, że, że na ten moment, żeby tu przede wszystkim streamować, bo żeby sobie wejść, pograć przez 5, 10, 15 minut to okej, okay, spoko. Ale żeby streamować, no gdzieś tam nie czuję tego. Nie chcę też, żeby przez to streamy były sztuczne, co by no nie, nie przyniosło jakiegoś efektu. Nie dałoby tej, tej, tej mojej frajdy, tej waszej frajdy, jakby tej zajawki, jaką ja bym, nie wiem, oddawał przez to. Także... nie wiem. Nie chcę rzucać terminami, ani jakimiś jasnymi stanowiskami, ale prawdopodobnie najbliższy stream będzie... tak myślę dopiero jak wystartuje Hades, bo... bo wcześniej to by było sztuczne. Też nagrywam to właśnie dlatego, żeby nie zostawić Was z takim poczuciem, że super, pobyłem przez tydzień i znowu znikam. Pierwszy tydzień od zakończenia zbiórki minął, leci kolejny. Jestem, jestem dobrej myśli, naprawdę liczę na to, że, że do końca tego aktualnego tygodnia, gdzie to nagrywam, już faktycznie ten serwer wystartuje i już będziemy mogli wspólnie się tam jakoś bawić. Także co? Dalej, w sumie, jeżeli dotrwałeś dotrwałaś do tego momentu filmu. Dalej jeszcze nie zdecydowałem Jaką profą ostatecznie lecieć na 300 Bo postacie będą dwie Jedną chcę bić na 300, drugą waham się między 8.3 a 114 Ponieważ docelowo chcę mieć tam 83 I no albo ten 83 robić od razu Albo właśnie za sugestią któregoś z Was wbić sobie 114 I etapami lotać wipunek już na tego 83 żeby na pusto tam nie, nie wchodzić w przedział Tylko drugim problemem są profesje Jaka profa na 300? Jaka profa załóżmy na tego 114 bądź 83 Uznajmy, że 114 Dajcie znać w komentarzu Pewnie wezmę pod uwagę wasze sugestie i nie bawmy się w głosowania, co po prostu co więcej osób zobaczy. zobaczyć, tylko jakieś, jeżeli macie naprawdę chęci, to jakieś argumenty za i przeciw, dlaczego ta profa nie inna. Eee, na 300 głównie, bo tam w sumie na 300 najmniej się będę znał, można powiedzieć. Najmniej ogarniam ten przedział. Więc coś z czym byłoby mi łatwo, łatwo zacząć, łatwo gdzieś tam elwujki klepać. Fanem PvP nigdy nie byłem, także raczej postać, która będzie sobie radziła w walce z potworkami. Hmm, jakiś utility, jakiś support na ustawkach. Raczej walki jeden na jednego to nigdy nie był mój konik i, i prawdopodobnie tak pozostanie. Także czekam na wasze sugestie, na, na, na wasz odbiór i... Myślę, zobaczenie na Hadesie. Chyba, że dziś naprawdę będę miał takie ultra chęci na streama, że po prostu będzie mnie ro, rozpierać siła i energia i, i będę chciał ze z wami pogadać, posiedzieć, no to wtedy odpalę wcześniej stream, ale docelowo bym gdzieś, chciał, gdzieś tam chciał najbliższy live już z Hadesu zrobić. Także na ten moment trzymajcie się i, i do, do następnego.